Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Witam członkinie i członków komisji oraz zaproszonych gości, przedstawicielki i przedstawicieli ministerstw, posłanki, posłów, którzy nie należą do naszej komisji, ale przyszli się przysłuchiwać. Porządek dzisiejszego posiedzenia przyjęty przez prezydium komisji przewiduje rozpatrzenie wniosku o powołanie stałego doradcy komisji, i punkt drugi, rozpatrzenie wniosku o wyrażenie opinii przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny, druk nr 176. Szanowni państwo, dostali państwo również projekt planu pracy komisji. Został państwu rozdany w formie papierowej. Ten projekt został przyjęty, czy ten plan pracy komisji został przyjęty przez prezydium w czerwcu. Procedujemy zmiany z druku nr 176, projekt ustawy z druku nr 176. Tam są już konkretnie zaplanowane na konkretne dni posiedzenia, potem lipiec, wrzesień i październik poświęcamy na kolejne projekty ustaw. Przechodzimy do realizacji punktu pierwszego porządku dziennego. Informuję, że zgodnie z paragrafem 6 ustęp 1 uchwały nr 28 Prezydium Sejmu z 19 kwietnia 1995 roku Komisja Sejmowa może mieć tylko jednego stałego doradcę. Stałego doradcę powołuje Komisja w drodze uchwały po uprzednim uzgodnieniu kandydatury przez Prezydium Komisji z Prezydium Sejmu. W dniu 23 maja bieżącego roku Prezydium Sejmu na wniosek Prezydium Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży wyraziło zgodę na powołanie pani Sabriny Mana-Walasek na stałą doradczynię komisji. Pani Sabrina Walasek jest dzisiaj z nami, jest adwokatką, specjalistką z zakresu prawa karnego, co będzie nam szczególnie przydatne przy procedowaniu zmian w kodeksie karnym. Jest wykładowczynią i autorką publikacji naukowych. Zajmuje się też tematem prawa do aborcji, ponieważ tak jak powiedziałam, pani jest z nami dzisiaj, to też poproszę kilka słów od pani, żeby opowiedziała pani o sobie. Tak, słucham. Z wnioskiem formalnym. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, no trochę ubolewamy nad tym, że nie miałyśmy wcześniej informacji na temat możliwości składania wniosku, propozycji, jeśli chodzi o powołanie stałego doradcy Komisji Nadzwyczajnej. To, że nie mamy swojej przedstawicielki w prezydium, jakby nie zwalnia prezydium z informowania członków komisji o takich możliwościach. To jest jedno. Ja oczywiście w tej chwili złożę wnioski dwa, albo może jeden, ale taki jakby dwutorowy, tak będzie lepiej. Wniosek następujący, aby wystąpić do Prezydium Sejmu o zgodę na powołanie jeszcze jednego doradcy. Wzorem tego, co pani przewodnicząca deklarowała przy wysłuchaniu, czy przed wysłuchaniem publicznym, rzeczywiście było tak, i trzeba to oddać, że pojawiły się głosy dwóch stron. Jakby głos za życiem i głos, jak to państwo mówicie, za możliwością wyboru, tak? I niech to tak zostanie. Ja jestem oczywiście w tej chwili przedstawicielką, jestem upoważniona też przez moje koleżanki i klub do tego, by o tym powiedzieć. Uważamy, że będzie właściwe, jeśli tych doradców będzie dwóch, a o tym decyduje wyłącznie Prezydium Sejmu i Prezydium Sejmu przy odrobinie dobrej woli. No wiem, bo przewodniczę komisji kolejną kadencję, wiem jak to jest z doradcami. Tych doradców, jeśli chodzi o liczbę, nawet powołuje się wtedy, kiedy jest potrzeba więcej niż liczba, która była na początku proponowana. I wyłącznie Prezydium Sejmu, jeśli będzie mieć odrobinę woli, a o brak dobrej woli nie możemy posądzać, to oczywiście taką możliwość otrzymamy, ale w związku z tym, że dzisiaj tej możliwości nie ma i nie wiemy, jaka będzie decyzja Prezydium Sejmu, pozwólcie państwo, że zgłoszę kandydaturę pani dr Ewy Zofii Klimaszewskiej-Antos
lekarza medycyny, neurologa. I pytanie do pani przewodniczącej. Czy mam teraz zaprezentować panią, czy po wystąpieniu kandydatki, która jest obecna? No pani doktor Ewy Klimaszewskiej-Antos nie ma z tej prostej przyczyny, że tego wniosku jako członkinie tej komisji nie mogłyśmy złożyć wcześniej i tym bardziej zaprosić pani doktor na dzisiejsze posiedzenie. A zatem zgłaszam jako wniosek formalny możliwość po pierwsze wystąpienia przez panią przewodniczącą na mocy ustalenia prezydium, bo tak to się odbywa formalnie, do prezydium Sejmu o ustanowienie drugiego eksperta. I o możliwość przedstawienia kandydatury zgłoszonej przez nas pani Ewy Klimaszewskiej-Antos. Tylko kiedy mam to zrobić, pani przewodnicząca? Bardzo dziękuję. Za chwilę wszystko się wyjaśni. My wystąpiłyśmy już jako prezydium do prezydium Sejmu o drugą ekspertkę i dostałyśmy odpowiedź odmowną. Więc ponawianie tego wniosku wydaje mi się bezprzedmiotowe, bo my to już zrobiłyśmy. Ale zaraz pani udzielę głosu. Uzgodniłyśmy również w prezydium, że każdy klub będzie miał możliwość powołania swojej konsultantki czy konsultanta i proponuję, żeby to rozwiązać w ten sposób. Pani przewodnicząca, konsultant, jakby ta funkcja konsultanta nie jest tożsama z funkcją doradcy i ogromna moja prośba, aby po naszym wniosku pani przewodnicząca jednak wystąpiła z wnioskiem ponownym do prezydium Sejmu, że strona Prawa i Sprawiedliwości prosi o takowe powołanie i jeszcze poproszę o informację, kiedy mogę przedstawić sylwetkę pani doktor Ewy Klimaszewskiej-Antos. Jeszcze widzę, że tu się zgłasza pan poseł. Dobrze, my możemy to przegłosować, możemy wystąpić ponownie. W zeszłym tygodniu dostałyśmy... Nie musimy głosować, to jest tylko prośba. Dobrze, no to tak zrobimy, wystąpimy ponownie o drugą ekspertkę. I jakby tutaj myślę, że w tym momencie przedstawianie... Proszę po prostu zostawić CV pani, które składamy znaczy, razem ja z wnioskiem. Dzisiaj też składam wniosek, więc będę chciała tę panią króciutko przedstawić. Dobrze, no to proszę teraz króciutko przedstawić, ale też do tego wniosku my potrzebujemy... Mam zaraz wszystko dostarczę. Jestem przygotowana. Wspaniale, bardzo się cieszę. Tak jest. To poproszę teraz o przedstawienie. Rozumiem, jasne, że pan poseł chwilę jeszcze... Zgłasza się pan poseł Bliźniuk. Można tak, bo... Ale pierwszy się zgłosił. No jeżeli udzielamy głosu, no to tutaj pan poseł się pierwszy zgłosił. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, szanowni państwo. Chciałbym wzmocnić ten wniosek, który był przed chwilą zaprezentowany i wierzę w to, że dobra wola prezydium będzie tutaj objawiona, jeżeli pani przewodnicząca, wzmocniona naszymi dwoma wnioskami, ponownie podejmie próbę wobec prezydium. Jestem o tym przekonany, że wspólnie uda nam się przekonać prezydium Sejmu, żeby rozszerzyć to grono. Wiedza nam nie zaszkodzi. Jestem o tym przekonany i chciałbym również zgłosić jako eksperta, jako tego konsultanta panią doktor Kamilę Majcher, ginekologa, położnika. Oprócz wiedzy prawniczej z całą pewnością przyda nam się wiedza doświadczonych lekarzy. Dziękuję bardzo. Panie pośle, rozumiem, że to jest inna kandydatura niż zgłosiły panie. No to my o trzech ekspertów to na pewno nie możemy wystąpić. Tego na pewno nie dostaniemy. A o konsultancie? A dobrze, to oczywiście. Ale nie, chodzi o eksperta. Podejmijmy próbę, pani przewodnicząca. Kto nie próbuje, ten się nie dowiaduje o efektach. Dobrze, prezydium podejmie w takim razie decyzję, którą z kandydatem. Bardzo jestem wdzięczny. Komisja. Dobrze, my złożymy... ale my razem z tym wnioskiem... Jeszcze pan poseł Bliźniuk się zgłosił, bardzo proszę. Tak, pani przewodnicząca, pierwsza sprawa to... Ja nie wiem, jak jest proceduralnie, ale pan poseł nie jest członkiem komisji. Nie wiem, czy poseł, który nie jest członkiem komisji, może składać wnioski o powołanie eksperta w danej komisji. Natomiast ja mam pytanie do pani poseł z PiS. Czy ta pani doktor wyraziła... Ja się nazywam Borowiak, szanowny panie. Dziękuję pani poseł. Pani poseł Borowiak, czy pani doktor, którą pani wskazuje jako potencjalnego eksperta, wyraziła zgodę w formie pisemnej, bo jest nieobecna? Tak, mamy wyrażoną zgodę. Dziękuję uprzejmie. Ale rozumiem, że może pani teraz pokazać tę zgodę, tak?
tak w formie pisemnej, ale bardzo proszę, aby pan zechciał mnie nie przepytywać, ponieważ ogranicza pan, próbuje pan w tej chwili ograniczyć pełnienie przeze mnie mandatu. No, pani przewodnicząca, czy to jest tryb komisji śledczej, mam pytanie. Nie, może niech pan poseł nie burzy atmosfery, która póki co od rozpoczęcia posiedzenia jest dobra. Nie wiem, po co pan to robi. Dobrze, ja bardzo poproszę panią posłankę Borowiak o przedstawienie kandydatury. Rozumiem, że panie mają zgodę kandydatki i poproszę o przedstawienie, tak jak uzgodniłyśmy, a potem o dostarczenie biogramu, tak żebyśmy występując od drugiego eksperta mogły Gdyby nie było tej zgody, to ja bym absolutnie nie przedstawiała kandydatury, to jest oczywiste. Ja tylko chcę powiedzieć króciutko jeszcze, że wiele komisji stałych, które pracują w polskim Sejmie, mają po kilku ekspertów. Znam komisje, które mają trzech ekspertów, więc to naprawdę nie jest problem, żeby tych ekspertów w tak ważnej podkomisji było więcej. Szanowni Państwo, przedstawiam kandydaturę i sylwetkę pani Ewy Klimaszewskiej-Antos na funkcję doradczo-ekspercką w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Pani Ewa Klimaszewska, pani doktor Klimaszewska Antos jest lekarzem medycyny, ukończyła Akademię Medyczną Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ukończyła Wydział Lekarski i pani Ewa Klimaszewska-Antos łączy kompetencje medyczne z kompetencjami prawniczymi. Jest neurologiem, jest specjalistą z rehabilitacji medycznej, jest również absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Prawa i Administracji, ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, niezwykle cenne kompetencje, jeśli chodzi o pracę w tej komisji i funkcję doradczo-ekspercką. Pani Ewa Klimaszewska-Antos jest przewodniczącą Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niezwykle ważna jest również i ta funkcja, ponieważ pani Klimaszewska-Antos jest także społecznikiem, wspiera organizacje pozarządowe, pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej. W tej kadencji została wybrana przewodniczącą Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej, jest z sędzią okręgowym Sądu Lekarskiego w Toruniu, więc jak najbardziej te kompetencje. CV jest bardzo długie. Nie wiem, czy mam państwu wszystko czytać. Pewnie państwo oczekują tylko wybranych aktywności. Cała masa aktywności dotyczących funkcji społecznych i działalności obywatelskiej, działalności przede wszystkim na rzecz osób potrzebujących. Pani Ewa Klimaszewska-Antos organizowała, brała udział, była również ekspertem i brała czynny udział w konferencjach naukowych dotyczących czy to wyzwań współczesnych polityki gospodarczej, czy opieki długoterminowej, ale również w 2021 roku w Senacie uczestniczyła w parlamentarnym zespole do spraw dzieci, kardiologia prenatalna w Polsce. Pani Ewa Klimaszewska-Antos jest w naszej ocenie, jej kompetencje medyczne, prawne, ale także kompetencje społeczne predestynują panią dr Ewę Klimaszewską-Antos do tego, aby pełnić dobrze, merytorycznie i rzetelnie funkcję eksperta, doradcy stałego naszej Komisji Nadzwyczajnej. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję pani poseł. Czy pan chce przedstawić kandydaturę i czy ma pan gdzieś na piśmie też jakiś biogram pani, którą pan chce zaprezentować tutaj? I czy ma pan jej zgodę? Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisja, oczywiście biogram mam. Za chwileczkę przekażę pani przewodniczącej, jak i również do sekretariatu. Pani doktor Kamila Majcher wyraziła zgodę, by pełnić tą funkcję. I chętnie powiem parę słów, nie zajmując zbyt wiele czasu państwu informacją na temat pani dr Kamili Majcher, która jest gotowa służyć komisji swoją wiedzą i doświadczeniem. Otóż pani dr Kamila Majcher jest ginekologiem położnikiem, ukończyła w 2008 roku drugi Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W marcu 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty z położnictwa i ginekologii.
Od 2017 roku była pracownikiem poradni ginekologiczno-położniczej w Mińsku Mazowieckim. Od maja jest starszym asystentem oddziału ginekologicznego Szpitala Onkologicznego Magodent w Warszawie. W okresie listopad 2009-kwiecień 2023 pełniła funkcję starszego asystenta oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Mińsku Mazowieckim. Jest osobą, która ma szerokie pole zainteresowań w przedmiocie, który jest również przedmiotem pracy komisji. Ma certyfikat Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, uczestnik szeregu kursów z zakresu USG w położnictwie ginekologii. Jest również specjalistą, wykonuje zabiegi operacyjne w ramach ginekologii onkologicznej, endoskopii, choroby szyjki macicy. Jest członkiem sekcji ginekologicznej, jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Mógłbym jeszcze uzupełnić tę informację o szereg innych detali, ale myślę, że dołączymy tą informację dla prezydium i komisji i Sejmu, by pani doktor została zaakceptowana jako stały ekspert służący komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wobec czego proszę teraz, będziemy za chwilę głosować też te wnioski, które państwo zgłosili, ale wracamy do naszej ekspertki, która została przez prezydium zatwierdzona, przez prezydium komisji, przez prezydium Sejmu. Bardzo panią proszę o krótkie przedstawienie się. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry, szanowna komisjo, szanowni państwo. Ja nazywam się Sabrina Manawa-Lasek i tak jak pani przewodnicząca już wspomniała, jestem adwokatką z tytułem doktora nauk prawnych. Specjalizuję się w prawie karnym, ale też w prawach reprodukcyjnych, którymi zajmuję się tak naprawdę i interesuję się od studiów. Moja praca magisterska dotyczyła prawa kobiety do planowania rodziny. Potem po studiach magisterskich zajmowałam się tematem praw reprodukcyjnych na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Studia te zakończyły się obroną rozprawy doktorskiej o prawnokarnych aspektach trwałej antykoncepcji, czyli tak zwanej sterylizacji antykoncepcyjnej. Po studiach doktoranckich kontynuowałam naukowe rozważania na temat praw reprodukcyjnych, które zakończyły się ostatnio publikacją książki Aborcja w Polsce, wybrane aspekty prawne. Poza tym prowadzę też szereg szkoleń dotyczących prawnych aspektów przerywania ciąży w Polsce i w Europie. Niemniej ta strona naukowa mojej działalności to jest tylko jeden aspekt mojej zawodowej pracy, ponieważ jestem też praktyczką, prowadzę własną kancelarię adwokacką, w której zajmuję się sprawami związanymi z aborcją. To nie są tylko sprawy karne, bo kwestie aborcyjne pojawiają się też w prawie medycznym, w prawie cywilnym, w prawie administracyjnym. Niemniej nie ukrywam, że głównym obszarem moich zainteresowań i mojej działalności w kancelarii adwokackiej są jednak sprawy związane z pomocą w aborcji. Poza tym posiadam też doświadczenie legislacyjne, ponieważ w latach 2017 do 2019 współpracowałam z związkami zawodowymi i w ramach tej współpracy opiniowałam teksty ustaw, działałam jako ekspertka z ramienia właśnie strony zawodowej, współpracowałam wtedy z obecną panią minister Jadwigą Emilewicz i zakończyły się te współprace wprowadzeniem bardzo ciekawych regulacji z zakresu ochrony prawa pracy, za co też dostałam odznaczenie brązowym medalem zasłużony dla budownictwa, więc mam też wiedzę nie tylko
z teorii, ale też i z praktyki, i z punktu widzenia wsparcia legislacyjnego. I chciałabym Państwa, w szczególności Szanowną Komisję, wesprzeć właśnie w pracach tej komisji. To, co mogę dla Państwa zrobić, to pomóc przeprowadzić pracę tej komisji tak, żeby cel działania, cel ustaw był zgodny z konstytucją, żeby przyjęte projekty były spójne z prawem karnym, z systemem i z aksjologią prawa karnego. Natomiast to, czego nie będę robiła, to nie będę tutaj forsowała żadnych swoich własnych przekonań i swoich własnych twierdzeń na temat danych aspektów. Uważam, że to nie jest rolą eksperta, żeby tutaj forsować jakieś dane rozwiązanie. Mogę jedynie pomóc tutaj komisji wypełnić ten cel działania tego właśnie organu Sejmu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z pań lub panów posłów chciałby zabrać głos w tym momencie? Nie widzę zgłoszeń. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia uchwały Komisji Nadzwyczajnej o powołaniu pani Sabriny Mana-Walasek na stałą doradczynię komisji? Pani przewodnicząca, ja bym poprosiła o zmianę procedury głosowania, ponieważ zostały zgłoszone 3 kandydatury. A jeśli głosujemy, momencik, jeżeli głosujemy personalnie na osobę, nie możemy używać tak tej formuły. Musimy policzyć głosy za i przeciw. Poza tym ja chciałabym zapytać o jedną rzecz, bardzo istotną. Proszę o podanie podstawy prawnej do tego, że to prezydium opiniuje w imieniu członków komisji kandydata na eksperta. Bardzo bym prosiła o podanie podstawy prawnej. Powinno to się w mojej ocenie, z moich doświadczeń, odbyć w sposób następujący. Kandydaci są zgłaszani podczas posiedzenia komisji, są prezentowani i wówczas członkowie komisji o tym decydują. Panie jakby już przesądziłyście sprawę, opiniując w prezydium, kto ma być tym ekspertem. Nie dałyście szansy przed tym zaopiniowaniem przez prezydium na zgłoszenie członkom Komisji Nadzwyczajnej z innych propozycji. To tak trochę, że jakby nie chcę tego oceniać dalej, ale jeśli chodzi o kwestie związane z podstawami demokracji, ja tutaj tego nie widzę. Bardzo proszę o zmianę sposobu głosowania. W mojej ocenie, nie wiem jak inni posłowie, nie może być tak, że prezydium ustala jednego kandydata i opiniuje tego kandydata, pozbawiając prawo do wysuwania kandydatur innym posłom, członkom Komisji Nadzwyczajnej. Bardzo dziękuję, już pani odpowiadam. Reguluje to uchwała nr 28 Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 1995 roku w sprawie zasad organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych oraz korzystania z ekspertyz i opinii. Ja ten przepis przytoczyłam na początku. Paragraf 6. Komisja sejmowa może mieć tylko jednego stałego doradcę. Zastrzeżeniem ustęp 1a stałego doradcę powołuje komisja w drodze uchwały po uprzednim uzgodnieniu danej kandydatury przez prezydium komisji z prezydium Sejmu, nie odwrotnie. Liczbę stałych doradców Komisji do Spraw Petycji są wyjątki. Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Łączności z Polakami za granicą, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Polityki Senioralnej, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Śledczych powoływanych na podstawie artykułu 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o Sejmowej Komisji Śledczej, określa na wniosek Komisji Prezydium Sejmu. Kandydatury stałych doradców komisje te przedstawiają do zatwierdzenia Prezydium Sejmu. Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z tą uchwałą, dlatego nie ma teraz podstaw, żeby cokolwiek zmieniać. Jeśli panie są przeciwne tej kandydaturze, to przystępujemy do głosowania, a następnie będziemy głosować rozszerzenie o dodatkowych ekspertów, tak jak panie zgłosiły. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pełna zgoda co do przytoczenia przez panią podstawy dotyczącej samej idei. Natomiast ja pytałam o ten tryb. Dlaczego?
dlaczego nie odbyło się to na posiedzeniu komisji i nie mogliśmy, bo my dzisiaj na to wygląda, że inne kandydatury zostały zablokowane. Bo prezydium, ale nie, pani przewodnicząca, prezydium podjęło już decyzję, zaopiniowało jedną kandydatkę, bo innych kandydatów nie było. Prezydium nie wzięło pod uwagę. W takim razie ja uprzejmie proszę, aby w takim razie prezydium zebrało się raz jeszcze i pochyliło się nad trzema kandydaturami. Wówczas... Jeśli panie zaopiniujecie jedną z kandydatek, no będzie to lege artis. No nie można robić czegoś takiego, że przychodzicie panie na komisję i macie panie z całym szacunkiem, bo ja naprawdę jestem daleka od tego, aby panią tu urazić. To nie o to chodzi. Proszę tego nie brać do siebie. Mówię do pani, która jest obecna na posiedzeniu komisji, a jest kandydatem na eksperta. Nie jest to absolutnie wymierzone w pani osobę. Chodzi tylko i wyłącznie o sam tryb pracy komisji. No nie może być tak, że przychodzicie panie na posiedzenie komisji i przynosicie kandydata w teczce i mówicie, oto ten jedyny słuszny kandydat, a dopiero my możemy zgłaszać kandydatury. No naprawdę, ja bardzo o to proszę. Pani poseł, wszystko zostało zrobione zgodnie z przepisami, zgodnie z tym, jak reguluje to uchwała przytoczona. Nie będę jej przytaczać ponownie. Panie nie zgłosiły kandydatki żadnej do prezydium, wobec czego odbyło bo się... Bo nie wiedziałyśmy o tym, że jest taka możliwość, ale, pani przewodnicząca. Ale nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z tego, żeby je pani znaleźć. Przewodnicząca, bardzo ale proszę, pani ma być osobą, która łączy wszystkie strony, która jest spolegliwa. Jeśli chodzi o tryb pracy komisji, to chyba w pani intencji poseł. Jest to, żeby z nami rozmawiać, a nie narzucać nam z góry rozwiązania. Pani poseł, przede wszystkim ja prowadzę posiedzenie komisji i udzielam głosu. Bardzo proszę, żeby pani w trakcie mojego wystąpienia nie zabierało głosu i od tego zacznijmy. Zgłaszała się posłanka Pasławska, potem widzę posłanka Piekarska, ale jeszcze wcześniej głos chciało zabrać biuro legislacyjne i bardzo proszę, oddaję głos biuru. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 6 ustęp 1 komisja sejmowa, która nie jest wymieniona w ustępie 1a, powołuje, wskazuje jakby tą kandydaturę prezydium komisji i zgłasza je do uzgodnienia z prezydium Sejmu. Także nie ma obowiązku z uchwały, aby prezydium komisji ustalało kandydaturę z całą komisją. W przypadku komisji wymienionych w ustępie 1a faktycznie jest taka procedura, że na wniosek całej komisji prezydium Sejmu przedstawia się kandydaturę doradcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, posłanka Pasławska prosiła o głos. Tak, szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisja, komisja działa na podstawie prawa i w oparciu o prawo. Rozumiem, że frakcje, które nie zgłosiły swoich kandydatur do prezydium, zgodziły się na taką reprezentację komisji w prezydium Sejm, w prezydium komisji. Zgłaszam wniosek formalny w związku z tym o przejście do głosowania wniosku, o którym mówiła pani przewodnicząca, mianowicie wyboru eksperta. To jest wniosek formalny. Albo będziemy go głosować, jeżeli jest taka konieczność, o to bym poprosiła, jeżeli nie jest na to zgoda, to proszę o przejście do głosowania. Bardzo dziękuję, wobec czego głosujemy wniosek formalny. Kto z pań i panów posłów, członków komisji jest za przejściem do głosowania zgłoszonego przeze mnie uprzednio wniosku o powołanie stałej ekspertki pani Sabriny Walasek? Kto jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyników. Głosowało 22 posłów, za 16, przeciw 6 osób, nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy zatem do głosowania kandydatury pani Sabriny Manowalasek do powołania jej na stałą ekspertkę komisji. Kto z pani i panów posłów jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyników. Głosowały 22 osoby. Za było 15, przeciw 7. Komisja przyjęła wniosek. Gratulujemy. Została pani powołana na naszą ekspertkę.
Proszę Państwa, teraz zgodnie z wnioskiem pani poseł Borowiak będziemy głosować wniosek o wystąpienie do Prezydium Sejmu o powołanie drugiej stałej ekspertki komisji. Kto z pań i panów posłów jest za wystąpieniem do Prezydium Komisji, do Prezydium Sejmu o powołanie dodatkowego eksperta? No, za wystąpieniem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Głosowały 23 osoby, za 14, przeciw 8, wstrzymała się jedna osoba. Prezydium Komisji wystąpi do Prezydium Sejmu o powołanie dodatkowej stałej ekspertki. Przed nami kolejne głosowanie. Kto z pań i panów posłów, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez posła, przepraszam. Włodzimierz Skalik. Przez posła Skalika o wystąpienie o trzeciego stałego eksperta, który będzie pracował przy naszej komisji. Kto z pań i panów posłów jest za wnioskiem do Prezydium Sejmu o powołanie trzeciego stałego eksperta? Kto jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyników. Głosowało 23 osoby, za było 13, przeciw 9, wstrzymała się jedna osoba. Prezydium Komisji wystąpi do Prezydium Sejmu o powołanie trzeciego eksperta. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego porządku dziennego. Zgodnie z artykułem 40 ust. 2 regulaminu Sejmu komisje mogą zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o projekcie lub jego części. Informuję, że Prezydium Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży w dniu 23 maja bieżącego roku przyjęło wniosek o wyrażenie opinii przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny, druk nr 176. Proponuję, aby zgodnie z przyjętym planem pracy komisji wyznaczyć termin do Komisji Nadzwyczajnej do dnia 19 czerwca bieżącego roku. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia wniosku Prezydium Komisji Nadzwyczajnej o wyrażenie opinii przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny, druk nr 176? Nie widzę sprzeciwu. Stwierdzam, że komisja przyjęła powyższy wniosek. Do 19. Tak. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia komisji. Kwestii formalnej. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, bardzo proszę o umożliwienie złożenia wniosków do komisji przeze mnie. 3 wniosków, króciutko, to będzie 30 sekund. Może pan to zrobić na kolejnym posiedzeniu. Nie ma możliwości rozszerzenia porządku po przyjęciu go przez prezydium. Dziękuję. W takim razie do zobaczenia na następnym posiedzeniu. Ja przepraszam bardzo, pani... Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. A punkt nasz drugi posiedzenia, rozpatrzenie wniosku o wyrażenie opinii przez Komisję do spraw projektu w druku 176. Chodzi o termin, a nie całość rozpatrzenia. Znaczy, bo tak, bo znaczy ja rozumiem, ja biorę świadomie udział w pracach komisji, niemniej jednak można było to również ten zapis tak rozumieć, że będziemy rozpatrywać szczegółowo projekt, zwłaszcza, że mamy projekt wydrukowany. I ja to tak odebrałam i słyszę, że moje koleżanki również, że chodzi o szczegółowe rozpatrywanie. No inaczej nie byłoby tego projektu przygotowanego nawet, tak? No mam go. Nie ma w porządku posiedzenia szczegółowego rozpatrywania projektu. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.